Drugiej z rzędu porażki na własnym stadionie doznała Siarka Tarnobrzeg, która w meczu 26. kolejki drugiej ligi przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 1-2. O końcowym sukcesie gości zadecydowała konsekwentna gra i skuteczność w wykorzystywaniu błędów defensywnych gospodarzy. Wydaje mi się, że mówienie już o tym i koncentrowanie się na takiej pracy od właśnie defensywy to u nas jakoś w pewien sposób już jakby, nie wiem, to jest jakaś już choroba, bo jakbym tak przeliczył te gole, to ja nie wiem, czy nie jesteśmy zespołem, który na wiosnę stracił najwięcej goli. A mamy obronę, którą uważam, że to są zawodnicy, którzy w jesieni sobie radzili bardzo dobrze. I są to ludzie, którzy no naprawdę, nie ma tam rotacji, jest to stały zestaw ludzi. Już początek zawodów wskazywał, że piłkarze z Sosnowca nie przyjechali do Tarnobrzega wyłącznie się bronić. Zagłębie grało odważną piłkę nastawioną na zgarnięcie pełnej punktowej puli. W czwartej minucie Tomasz Szatan mógł zagrozić bramce Daniela Szczepankiewicza. Na szczęście dla miejscowych w porę jego uderzenie zablokował Marcin Stefanik. W odpowiedzi w dziewiątej minucie po rozegranym rzucie wolnym przez graczy z Sosnowca dobrze kontratakują gospodarze. Finalne dośrodkowanie w pole karne gości w wykonaniu Jakuba Więcka trafia na głowę Marcina Truszkowskiego, który uderzył jednak zbyt nieczysto, by zaskoczyć Szymona Gościńskiego. Równocześnie Marcin pozbawił okazji na zdobycie bramki Przemysława Oziębałę, który już składał się do strzału. W 14 minucie znów zrobiło się groźnie w polu karnym gości. Niestety Mamadou Traoré nie zdołał pokonać golkipera gości. W 27 minucie siarka była naprawdę blisko celu. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Roberta Tunkiewicza, Mariusz Kukiełka zmusił uderzeniem głową do największego wysiłku Gościńskiego, który przeniósł piłkę na rzut rożny. Już po chwili po jego rozegraniu Marcin Truszkowski trafia futbolówką w spojenie słupka z poprzeczką bramki Zagłębia. Brakło szczęścia, a że niewykorzystane okazje lubią się mścić, siarkowcy przekonali się zaledwie minutę później. Błąd przy wyprowadzaniu piłki z pola karnego popełnił Konrad Stępień, a przechwytujący ją Dawid Ryndak już po chwili obsłużył dokładnym podaniem kompletnie pozostawionego bez opieki Łukasza Matusiaka. Ten ostatni dobrze i mocno uderzył pod poprzeczkę, nie dając żadnych szans na skuteczną interwencję golkiperowi siarki. W 40 minucie siarka doprowadziła do wyrównania. Dośrodkowanie z rzutu wolnego w wykonaniu Tynkiewicza w dobrym stylu zamknął Kukiełka, który uderzeniem głową posłał piłkę do bramki Zagłębia. Do przerwy wynik nie uległ zmianie i nie krzywdził żadnej z drużyn. Drugą odsłonę zawodów ponownie za Niemuszem rozpoczęli goście. Już w 53 minucie groźne uderzenie głową Jakuba Araka broni Szczepankiewicz. W 57 minucie niecelnie głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Więcka uderzał Truszkowski. 10 minut później gracze Zagłębia odzyskują prowadzenie w tym meczu. Na strzał z około 30 metrów zdecydował się Sebastian Dudek. Uderzenie kapitana gości niefortunnie przed siebie odbił Szczepankiewicz, a nadbiegający z dobitką Mateusz Wrzesień bez problemu dopełnił formalność. To był spory błąd popełniony przez golkipera siarki, który niestety nie pozostał bez negatywnych konsekwencji. W 80 minucie Szczepankiewicz, który zastąpił w bramce siarki kontuzjowanego Artura Melona, częściowo się rehabilituje, broniąc w dobrym stylu na róg kapitalne uderzenie z 25 metrów w wykonaniu Matusiaka. 6 minut później przeprowadzeniem dobrej akcji popisał się Wrzesień, który wystawił piłkę Przemysławowi Mizgale, ten jednak trafia wprost w ręce dobrze ustawionego Szczepankiewicza. Siarka próbowała się odgryźć gościom i ambitnie do samego końca meczu dążyła do wyrównania. Brakło szczęścia, ponieważ w drugiej minucie doliczonego czasu gry była naprawdę blisko powodzenia. Centrę z rzutu rożnego Tomasza Persony próbował sfinalizować uderzeniem głową Mariusz Kukiełka. Jego próba była naprawdę dobra, niestety dla gospodarzy wielkim wyczuciem popisał się bramkarz Zagłębia. 2 minuty później sędzia główny zagwizdał po raz ostatni w tym spotkaniu, jednocześnie uniemożliwiając Personie dośrodkowanie piłki w pole karne gości. No trudno powiedzieć o meczu. Mecz wyszliśmy bardzo, bardzo fajnie. Pierwsze 15-20 minut graliśmy piłeczką, może nie stwarzaliśmy jakichś tam dużych sytuacji, ale fajnie to wyglądało. Szliśmy w ramkę i co się stało? I stanęliśmy. Drużyna przeciwna strzeliła nam ramkę, jakoś dotrzymaliśmy do przerwy, ale w drugiej połowie już raczej my dominowaliśmy na boisku. Może nie stwarzaliśmy znowu dużo sytuacji, ale strzały z dalszej odległości, ze względu na to, że graliśmy z wiatrem, przyniosły efekt. Po 26 kolejkach siarka z dorobkiem 37 punktów zajmuje 10. lokatę w tabeli, a jej strata do lidera wynosi 10 punktów, zaś do miejsca barażowego 8. Po całej, można powiedzieć, tej sytuacji i analizie i jakichś postawionych sobie wspólnie celach, trener pierwszego zespołu Ryszard Kuźma złożył rezygnację. Również w ślad za tym pożegnaliśmy się z drugim trenerem, z trenerem Orłowskim. I też można powiedzieć sporą odpowiedzialnością za jakby postawę drużyny na boisku
no, obarczyliśmy poszczególnych zawodników, a wręcz całą drużynę, aczkolwiek dyscyplinarnie z pewnych przyczyn dwóch zawodników zostało aktualnie przeniesionych do drużyny rezerw, czyli jest to Tomek Persona i Darek Frankiewicz, i do odwołania będą jakby trenować i grać w drugiej drużynie. Także w tym momencie nowym szkoleniowcem, trenerem jakby pierwszej drużyny został Włodzimierz Gąsior, znaczy trener, który na pewno jest znany i w Siarce Tarnobrzeg, bo jest ogólnie postacią znaną, traktujemy go dość lokalnie, tak, bo można powiedzieć, jest to trener z Mielca, czyli tutaj jakichś, można powiedzieć, logistycznych problemów raczej nie powinno być. Osoba trenera była analizowana może już wcześniej, aczkolwiek dzisiaj jakby doszło tutaj do jakichś konkretów i w tej chwili myślę, że jego znajomość drużyny aktualnej jakby sytuacji będzie dość duża i nie powinien mieć problemu z przejęciem drużyny. Asystentem dotychczasowy, jeden z dwóch asystentów trenera Kuźmy, Maciek Wojnar, który zajmuje się również drugą drużyną i starszymi juniorami. W ramach 27. kolejki Siarka rozegra wyjazdowe spotkanie z walczącą o utrzymanie kotwicą Kołobrzeg. Osobną kwestią sobotniego spotkania jest zachowanie kibiców Zagłębia Sosnowiec, którzy do Tarnobrzega przyjechali w około 700-osobowej grupie, wspierani przez kibiców warszawskiej Legii i Czuwaju Przemyśl. W drugiej połowie arbiter musiał przerwać mecz na kilka minut, po tym jak fani Zagłębia odpalili race oraz zniszczyli część ogrodzenia sektora gości, próbując wejść na murawę. Klub generalnie, jeżeli chodzi o straty, jest w trakcie szacowania. Także w najbliższym czasie powstanie kosztory, zostaną wykonane stosowne prace i zgodnie z uchwałą PZPN, która mówi jakby jasno o tym, że jeżeli grupa ogólnie kibiców przyjezdnych jest autoryzowana przez klub gościa, to tymi stratami, można powiedzieć, w 100% obciążymy klub Zagłębia Sosnowiec. Klub otrzymał od wojewody podkarpackiego zakaz organizacji 3 imprez masowych podwyższonego ryzyka z udziałem kibiców gości. Zarzut w postaci takiej, która została gdzieś, można powiedzieć, przedstawiony ze strony jakby komendy głównej, jest taki, że klub nie jest przygotowany do przyjmowania tak dużych grup. Powiem szczerze, przyjmowaliśmy tu wiele grup w spotkaniach derbowych i nie tylko, nawet sięgających 1000 osób, czyli pełnej liczby na stadionie. I nie do końca czujemy się winni całej tej sytuacji i zarzut w postaci, że jako organizator, tak, czyli ogólnie firma ochroniarska nie, można powiedzieć, mało skutecznie obszukiwała kibiców gości, czyli kibiców Zagłębia Sosnowiec, bo rzeczywiście mimo tego, że przechwyciliśmy bardzo dużą ilość pirotechniki, to niestety jakieś tam, można powiedzieć, pojedyncze przypadki się zdarzyły. Dlatego też od tej decyzji na pewno się odwołamy i ta decyzja, no, wiąże się z zakazem 3 spotkań, no w tej rundzie i w tym sezonie mamy tylko jedno takie spotkanie z Rakowem Częstochowa. No, 2 pozostałe spotkania były przeniesione na sezon przyszły. Stal Nowa Dęba wygrała z Pogonią Leżajsk 1-3 w meczu 20. kolejki 4. Ligi Podkarpackiej. W sobotnie popołudnie zespoły walczyły nie tylko ze sobą, ale również z kapryśną aurą, która mocno dawała się we znaki, fundując obok słonecznej pogody rzęsisty deszcz i opady gradu. Ciężkie warunki atmosferyczne znacznie mniej przeszkadzały Stali, która od pierwszych minut meczu rozpoczęła szarżę na bramkę rywali. Taka taktyka okazała się tego dnia bardzo skuteczna, bo już po pierwszej połowie gospodarze wygrywali 3-0. Na prowadzenie Stal wyszła już w 10. minucie meczu, kiedy to bramkę samobójczą strzelił obrońca Pogoni Jacek Maciorowski. W 22. minucie po jednej z akcji Nowodębian sędzia dyktuje karnego. Do wykonania 11 podchodzi Wojtek Dudek, który bez większych problemów pokonuje bramkarza gości. Kilkanaście minut później Nowodębianie marnują świetną okazję do podwyższenia prowadzenia.
Tuż przed przerwą w 45 minucie arbiter spotkania kolejny raz wskazuje na popularne wapno. I tym razem pewnym egzekutorem jedenastki okazuje się Wojciech Dudek, ustalając wynik do przerwy na 3-0 dla Stali. W drugiej połowie piłkarze nieco zwolnili tempo, przez co gra się wyrównała. Stal szanowała piłkę, nie dopuszczając rywali do czystych pozycji strzeleckich. Pogoń jednak ambitnie dążyła do zdobycia przynajmniej honorowego trafienia. Sztuka ta udała im się dopiero w doliczonym czasie gry, kiedy to w zamieszaniu w polu karnym najlepiej zachował się Krystian Lebioda, pokonując golkipera Stali. Myślę, że brakuje nam tych punktów, szczególnie w tych meczach z Pilsnem i ostatni mecz w ostatnich sekundach przegrany, bo tych punktów mielibyśmy więcej. No myślę, że dzisiaj zasłużone zwycięstwo, zdecydowana przewaga w pierwszej połowie, sytuacje bramkowe, a przede wszystkim to cieszy, że chłopcy grali piłką, długo się utrzymywali przy piłce, konstruowali akcje. Myślę, że to było głównym powodem naszego zwycięstwa dzisiaj. W ramach 21. kolejki 4. Ligi Podkarpackiej, zajmującą 10. lokatę Stal, czeka mecz w Nowotańcu z plasującym się na 7. miejscu Kosmosem. No Kosmos no, wygrał dzisiaj na Krasnowi, także na pewno trudny rywal. Nie szło im, ale widzę, przełamali się dzisiaj, także na pewno będzie ciężki mecz. No ale mamy punkty i na pewno pojedziemy już na ten mecz bardziej rozluźnieni i na pewno też z chęcią przywiezienia punktów. Bez zwycięstwa na wiosnę pozostają piłkarze OKS Mokrzyszów, którzy w minionej kolejce przegrali z liderem rozgrywek Unią Nowa Sarzyna 0-1. Trzecią z rzędu porażkę poniósł Wisan Skopanie, przegrywając Olimpią Spysznicy 1-2. W ramach 20. kolejki klasy okręgowej przedostatni w rozgrywkach Mokrzyszów podejmie na własnym boisku plasującego się na 5. miejscu Słowianina Grębów, 12. w rozgrywkach Wisan, zmierzy się zaś zajmującym 8. miejsce Sokołem Kamień. Rezerwy Siarki Tarnobrzeg rozbiły LZS Podwolinę, wygrywając na boisku rywala aż 8-1. Drugą z rzędu porażkę zanotował zaś zespół z Wielowsi, który przegrał 2-4 z Sanem Kłyżów. W ramach 16. kolejki liderujące rozgrywką rezerwy Siarki podejmą na własnym boisku 9. w tabeli Radosan z Radomyśla nad Sanem, zajmującą ostatnią lokatę Wielowieś, czeka mecz w Jadachach z plasującym się na 7. miejscu LZS-em. Koniczynka Ocice wygrała 2-0 z Łęgiem Kopcie w meczu 15. kolejki rozgrywek w klasie B. 3 punkty do swojego konta dopisał również junior Zakrzów, który pewnie wygrał z kolejarzem Knapy 3-0. Drugi z rzędu remis zanotowała Iskra Sobów, której mecz z KS Wolą Baranowską zakończył się wynikiem 1-1, zaś drugą z rzędu porażkę poniosła Wspólnota Serbinów, która przegrała z liderem z Żabna aż 0-4. W następnej kolejce wicelider z Ocic zmierzy się z 12 w tabeli KS Wolą Baranowską. Zajmującą 3. miejsce Iskrę czeka mecz z 10 w rozgrywkach LZS-em z Tarnowskiej Woli. Plasujący się na 7. miejscu junior rozegra spotkanie z liderem z Żabna. 9 po 15 kolejkach Wspólnotę czeka mecz z 13 Płomieniem z Chmielowa. Nie udało się pożegnanie tarnobrzeskich jeziorowców z kibicami. W ostatnim meczu w tym sezonie we własnej hali podopieczni trenera Pyszniaka przegrali z Polskim Cukrem Toruń aż 81-123. Dla Jeziora była to najwyższa przegrana w sezonie, goście zaś tym wynikiem ustanowili swój strzelecki rekord. Przede wszystkim dobry wieczór. Mieli różni motywy. Nama je bardzo, bardzo zależało, żebyśmy wygrali tego meczu, dlatego że jeszcze mamy realne szanse do play-offa. Widać troszeczkę, da zespół Jeziora jest prawie po sezonie. Myślę, że oprócz tego zagraliśmy widowiskowo dobry mecz, dlatego że to jest 200 punktów za kibice, fajno oglądać. No szkoda, żeśmy ostatni mecz u siebie zagrali słabo. Można powiedzieć, że momentami prawie bez obrony. To z tego, żeśmy rzucali też dużo punktów, jak praktycznie żeśmy nie bronili. Były momenty, chwila, można powiedzieć, w trzeciej, czwartej kwarcie, może tam po 3-4 minuty troszeczkę broniliśmy, a tak praktycznie było bez obrony. Także szkoda, że ten mecz tak się zakończył, ostatni mecz u nas i zły obraz daje całości sezonu, no ale tak wyszło i trudno. Dziękuję. Pierwsza kwarta była wyrównana i opierała się głównie na grze ofensywnej, stąd obie drużyny w 10 minut zdobyły w sumie aż 67 punktów, a gospodarze przegrywali przed drugą kwartą tylko 5 oczkami. W drugiej kwarcie Torunianie utrzymali wysoką skuteczność, ale dołożyli lepszą obronę i zaczęli powiększać przewagę. Jeziorowcy nie byli w stanie odpowiedzieć na taką grę gości i przed drugą połową przegrywali już 23 punktami. Trzecia kwarta była znów wyrównana, ale to oznaczało tylko tyle, że Jezioro nie odrabiało strat. Bardzo starał się Kevin
Kevin Wysocki, ale było to za mało na rozpędzony zespół z Torunia, który przed ostatnią kwartą utrzymał ponad 20-punktowe prowadzenie. W czwartej kwarcie znów koncertowo zagrali Torunianie, zdobywając aż 37 punktów przy 19 gospodarzy. Tak jak trener powiedział, w pierwszej połowie mieliśmy w pierwszej kwarcie dokładnie troszeczkę problemy. Graliśmy punkt za punktem, mogliśmy zatrzymać Jeziorowców. I do przerwy ten wynik nie był taki wysoki. Po przerwie trener narzucił nam, żebyśmy zagrali konsekwentnie, że jest 0-0 i musimy być skoncentrowani. Wyszliśmy mocno w obronie, odskoczyliśmy i praktycznie później w połowie trzeciej kwarty już do końca kontrolowaliśmy ten wynik. Także dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Teraz czekamy na mecz w niedzielę z Kutnem, bo walczymy o play-offy do końca. No, tak jak trener mówił, zabrakło nam konsekwencji w obronie i za dużo głupich strat zrobiliśmy. No i co? Trzeba zapomnieć jak najszybciej o tym meczu. Mamy jeszcze jeden mecz i koniec sezonu, więc trzeba powalczyć, pokazać charakter jeszcze. No, fajnie było wygrać ten mecz, ale no niestety nie wyszło. I co tu dużo mówić, gratulować Toruniowi. Tyle. Najlepszym strzelcem polskiego cukru był dobrze znany tarnobrzeskim kibicom La Marshall Corbett z 21 punktami na koncie. W ekipie Jeziora wyróżniał się Kevin Wysocki z 24 punktami, 6 zbiórkami i 7 asystami. W ostatnim meczu w tym sezonie Jezioro zmierzy się w Radomiu z miejscową Rosą.